kim rozstrzygnąć plebiscyt pozytywnymi oczami. Dzisiaj poznamy czterech zwycięzców w czterech kategoriach tego plebiscytu. Dzisiaj też wręczymy po raz drugi w historii Habeas Bell nagrodę specjalną. Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny spotykamy się na takim bardzo przyjemnym spotkaniu. Myślę, że wszyscy zasłużyli na tę nominację, na to znaczenie, ale wiadomo, że wszyscy nie mogą być pierwsi. Pierwszy będzie te cztery osoby, dlatego już wszystkim bardzo serdecznie gratuluję za odwagę, że podjęliście takie wyzwanie. Myślę, że te nazwiska, które pojawiły się, to jest tylko taki jakby wierzchołek góry lodowej, który wyłania się spod tafli pozostałych osób, które właśnie działają na rzecz środowiska mieleckiego. Bez tych osób, które są liderami i bez tych osób, które wspierają tych liderów, życie w mieście by było puste. A jeżeli jeszcze zdarzy się coś takiego jak dzisiaj, że zostanie ta osoba uhonorowana, to daje moc do tego, żeby działać w kolejnych latach. Pozwolę sobie opowiedzieć dzisiaj troszkę o winie, produkcji wina gronowego, uprawie winorośli, czy taka uprawa w naszych warunkach, w naszym klimacie, tutaj w naszym regionie jest w ogóle możliwa. No i jak powstała pierwsza winnica w powiecie mieleckim? Tytuł Pozytywny Mielczanin portalu hejmielec.pl 2017 roku w kategorii biznes otrzymuje Stanisław Anatowicz. Stanisław Anatowicz, komisarz. Dzięki, brawa. Najpierw, rozumiem, przekazujemy nagrodę dla pana Stanisława. Tutaj jest. Witam państwa wszystkich. Strasznie mi miło, że zostałem wyróżniony tą zaszczytną dla mnie nagrodą, bo czuję się mielczaninem od lat, prawie 500, niemal od tylu lat tutaj w Anatowicze w Mielcu mieszkają i prowadzą jakieś tam biznesy. Jestem prezesem jednoosobowym. Firma zatrudnia 50 osób. Zdaję sobie sprawę, że w Mielcu jest pewnie mało znana, natomiast w całej Polsce jakąś tam renomą się cieszymy. Teraz jest możliwość zobaczenia, jak to działa na żywo. Oczywiście też zadawania pytań, bo pani Natalia ma mikrofon, więc będzie nam mogła odpowiedzieć. Wiem, że ta czynność nie tylko kobiety bardzo interesuje, ale że mężczyźni też są ciekawi, co się dzieje w łazienkach. Panowie, możemy to teraz zobaczyć. Jeśli ktoś będzie chciał z bliska obserwować, to też oczywiście zapraszam, można podchodzić i pytać. Zajmuję się prowadzeniem warsztatów kulinarnych o tematyce wegańskiej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, czym jest dieta wegańska. Jest to wykluczenie nie tylko mięsa, ale też wszystkich produktów odzwierzęcych. Także zachęcam do spróbowania. Teraz macie do spróbowania właśnie zielone koktajle. Moje są zazwyczaj trochę bardziej zielone, ale tutaj no, na początek nie chciałam proponować aż takich mocnych smaków. Tytuł Pozytywny Mielczanin portalu Hejmielec w kategorii społecznik otrzymuje Andrzej Wyzga. Wielkie gratulacje dla pana Andrzeja. Mamy też oczywiście niespodzianki dla wszystkich. Bardzo cieszę się tym wyróżnieniem. Jest to w pewnym sensie takie ukoronowanie moich działań na rzecz bardzo takiej szlachetnej idei ratowania ludzkiego życia. Powiatkowa statuetka, certyfikat. Gratuluję. Może później zaśpiewamy. Naprawdę jestem zaskoczony i miło mi jest otrzymać takie wyróżnienie właśnie w tej kategorii. No, właśnie z muzyką, z kulturą w naszym mieście jestem związany, jak się składa już od w tym roku będzie 30 lat, jak pracuję w Domu Kultury, to jest Samorządowe Centrum Kultury. Pozytywny mielczanin portalu Hejmielec w kategorii sport otrzymuje. Kto zgadnie? Spółka. Zbigniew Spółka!
wyróżnienie specjalne, pozytywny mielczanin. Chcieliśmy teraz zaprosić po odbiór nagrody księdza Andrzeja Ramsa, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Chorzyłowskiej Królowej Rodzin. Wyróżnienie specjalne, pozytywny mielczanin. Na to podkreślenie wydarzenia, które przeżywaliśmy wszyscy we wrześniu, wydarzenia koronacji Chorzyłowskiego obrazu, które swoim zasięgiem wyrosło poza te wszystkie cztery kategorie i było bardzo ważne dla wielu mieszkańców powiatu mieleckiego. Szanowni Państwo, czuję się ogromnie zaszczycony i wzruszony tym wyróżnieniem, żeście Państwo dostrzegli moją osobę i to, co się wydarzyło w ostatnim minionym już roku tu na ziemi mieleckiej.